Tak, jestem dzieckiem wojny. Jestem dzieckiem wojny w tym sensie, że jej początek przerwał moje dzieciństwo i pozbawił mnie ojca, a także nauczył się bać. Bali się wszyscy, nie tylko ja się nauczyłem bać. Baliśmy się od pierwszych dni, kiedy na przykład leżąc w koniczynie czy w jakichś krzakach, obserwowaliśmy z przerażeniem, że przelatujący samolot, lotnik, strzelec z przelatującego samolotu masakruje pole arbuzów, prawdopodobnie biorąc arbuzy za hełmy leżących w liściach żołnierzy a potem było z każdym dniem coraz gorzej. Wyraz wojna etymologowie wywodzą od prasłowiańskiego woj. Walczyć, wojownik, w każdym razie wojowanie w tym woju się znajduje. To prasłowiańskie woj z kolei wywodzone jest z praindoeuropejskiego way. A wój jest pierwiastek gonienia, gonitwy, pościgu. W, w to znaczenie w wojowaniu nie zachowało się w innych językach słowiańskich, ale w litewskim zachowało się, i dlatego można powiedzieć, że herb Litwy. Pogoń jest takim uosobieniem, graficznym obrazem wojny Bałtos, dla Bałtosłowian, prawda? Ponieważ tam u kolebki to znaczenie się pojawiło i, no i przetrwało przeprwa, przynajmniej w razie wojna do dzisiejszego dnia. Wojna, no, wojna, wojna to są dwa różne wyrazy przecież a sama wojna jest urzeczownikowionym przymiotnikiem, przymiotnikiem rodzaju żeńskiego, tak jak od wyrazu cud. Za pomocą przyrostka ,,ny", tworzymy przymiotnik ,,cudny", ,,cudna". Tak samo od rzeczownika ,,woj", utworzymy przymiotnik ,,wojny", ,,wojna". A więc ,,wojna", to ,,wojowa", ,,rycerska", ,,żołnierska", jako przymiotnik. A w domyśle ,,sprawa", ,,rzecz", ,,wojna", ,,rzecz". Można, mogli powiedzieć sobie ci, którzy odczuwali wyraz wojna jako przymiotnik. Dzisiaj nie odczuwamy tego, i dlatego wojna rzecz nie jest taka przezroczysta ta wojna sprawa, jak wyrażenie wojenna sprawa czy wojenna rycerska sprawa. To oswojeni z wojną zdrabniamy sobie ten wyraz. Zdrabniamy tak jak jemy chlebek z masełkiem, tak samo idziemy na wojenkę. Dokąd idziesz, Jasiu? Na wojenkę, Kasiu. A nawet i wojeneczka się zdarzy. A jak Jaś nie wraca, no to Kasie śpiewały, wróć Jasieńku, z tej wojenki. Z tej wojenki, też oswojonej wojenki, oswojonej wojny. Anglik w swoim woł jest bezradny, nie potrafi tego wyrazić, tego zdrobnienia wyrazić. A ciekawe jest, że pokój, jako przeciwieństwo wojny, w ogóle nie tworzy tego zdrobnienia, Zdrobnienia pokoik-pokoiczek oznaczają tylko cztery ściany, w, w których się mieszka. To jest pokoik-pokoiczek, a nie taki, takie małe przeciwieństwo wojny. Przodkom naszym nie obca była wojaczka od samego początku, jak świadczą ich imiona imiona sprzed kilkuset lat. Zaczynając, zacznijmy od imienia pierwszego polskiego świętego. To świętego Wojciecha. Wojciech to ten, który ma się cieszyć na wojnę, ma, mu, ma go wojna cieszyć. To wiadomo, że był z pochodzenia Czechem, ale i w polskim, i w czeskim ten wyraz. No, w Czechach, akurat Wojtek, w, w postaci takiej innej. Fonetycznej, ale y, 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 pod względem morfologicznym budowy y, tak, takiej samej. No Mamy tam wszystkie skoń, kończące się na woj, jak bożywoj, mściwoj, dobrowoj, y, sędziwoj. Y, dużo ich jest, y, ale ciekawe, że Spora liczba imion tych wojowniczych imion nie dorównuje liczbie staropolskich imion pokojowych, tych łączących się z pokojem, z cząstką mir, jak cieszy mir, Dobromir, Lubomir, Sędzimir i tak dalej. Bywały wojny siedmioletnie, trzydziestoletnie, stuletnie, ale też sześciodniowe i błyskawiczne, wyzwoleńcze i kolonialne, światowe i najstraszniejsze, domowe, bratobójcze, wojny podjazdowe, partyzanckie i psychologiczne, wojny obronne i prewencyjne, zimne wojny, brudne, i wymyślone przez Ludendorfa wojny totalne. Były wojny powojenne, to wojna koreańska, później wietnamska. Pod koniec XX wieku pojawiły się wojny ponowoczesne, wojny czwartej generacji, nowe wojny w Somalii, na Bałkanach, w Czeczenii, Afganistanie, Iraku, Syrii. To o tych wojnach mówi niemieckie przysłowie: cieszcie się wojną, bo pokój będzie dopiero nie do zniesienia. Tak jak to się w Iraku sprawdza i w Czeczenii i Afganistanie. Niby wojny się skończyły, a przecież strach nadal ludzi w stamtąd wygania. Są wreszcie wojny hybrydowe, czyli Post wojny w czasach postprawdy. Jeśli chodzi o wojny hybrydowe, krótka taka anegdotka mitologiczna. Hybrys była boginką pychy, zarozumiałości, arogancji, bezczelności i w ogóle Wszelkiego zła, jakie się może człowiek dopuszczać, zanadto pyszny, zanadto przekonany o swojej świetności i wyjątkowości. Kiedy Zeus postanowił wszystkich bożków, bogów i boginie i boginki pożenić ze sobą, wszyscy Wszystkie boginki znalazły sobie swoich adoratorów. Chybryst została sama na lodzie. I tak samo na lodzie został Polemos, czyli bóg walki, wojny. Tak jak naturalnie to musieli się połączyć razem, ale Polemos tak się zakochał w Chybryst, że chodził za nią. Krok w krok, gdzie tylko się ona pojawiła, no to zawsze, zawsze tam pojawiał się polemos. To oczywiście ma takie skutki, że tam, gdzie ktoś, czyjaś pycha, pycha władcy, przede wszystkim powoduje różne kłopoty, no to wtedy pojawia się polemos, czyli walka i wojna. Wojny się wypowiada, chyba że się atakuje sąsiada bez wypowiedzenia. Potem się je toczy, prowadzi, a są to wojny albo z kimś, albo między kimś a kimś. W wypowiedziach, w których pojawi się wyraz wojna, można się spodziewać wyrazów cierpienie, epidemie, konflikty, kataklizmy. Ludobójstwo, okropności, okrucieństwa wojenne, okupacja, ruiny, rzezie, zgliszcza, ofiary. A jak ofiary, no to i weterani, bohaterowie wojny i zbrodniarze wojenni. Niektórzy politycy, niektóre rządy podżegają do wojny. Niekiedy ją już rozpętają, to wtedy albo przegrywają, Albo wygrywają. Nie wszystkim udaje się wojnę przeżyć, przetrwać. Wojna jest bodaj najczęstszą domeną wyrażeń metaforycznych. Dyskutując, czasem atakujemy, to znów wycofujemy się, szukamy sojuszników. Poddajemy się i tak też jakiś poseł atakuje innego posła, przenośnie metafory związane z wojną dominują w, 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 i w myśleniu metaforycznym, i w pisaniu metaforycznym. Nie tylko w Polsce. To w tym roku pisał jeden mój student pracę magisterską o metaforach, w, 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 w publicystyce prasowej polskiej, na przykładzie reprezentowanej przez Politykę brytyjskiej, reprezentowany przez Guardiana. I okazało się, że równie często w ogóle się używa metafor i też wyraźnie ponad wszystkie inne domeny przenośni, wojna jako domena występuje. Wyraz wojna należy też do słów sztandarowych. Pojawia się na transparentach, w hasłach. Precz z wojną. A więc należy do kondemnandów, to znaczy wyrazów, które nazywają to, co zasługuje na potępienie. Nie znam badań nad tym, jak, jakie skojarzenia, jakie asocjacje budzi wyraz wojna. Ale znam je, jeśli chodzi o wyraz walka. Przypuszczam, że to podobnie jest z wojną. Zdecydowanie tak walka, a więc prawdopodobnie i wojna należy do kondemnandów. To choćby to precz już o tym wskazuje. Ale jak Powtarzane badania w latach 80. i 90., na początku XX wieku, prowadzone, że najpierw niechęć na przełomie lat 80. i 90., niechęć do walki, a więc prawdopodobnie do wojny, była mniejsza, a potem ta niechęć coraz bardziej wzrosła, coraz bardziej w latach dziewięćdziesiątych na początku lat na początku dwutysięcznego roku czy dwutysięcznych lat to się potęgowało, ale jak jest obecnie przypuszczam, że, no, że staliśmy się bardziej wojowniczy, aniżeli byliśmy zachłyśnięci. Pokojem w latach 90. i trochę później. Wojna zwykle kończy się kapitulacją, kapitulacją jednej ze stron. Po wojnie ciężko się żyje, więc też idealizuje się wszystko to, co było przed wojną. Ale przedwojenne rzeczy były świetne w Polsce. A na wojnie, jak wiadomo, Najdzielniej biją króle, a najgęściej giną chłopy. I takie te dziarskie, żołnierskie piosenki oswajają z wojenką, z wojeneczką, nie tyle żołnierzy, co ich rodziny, żeby rodziny nie wiedziały, że nie jest tak na wojnie, jak jest w żołnierskim śpiewie. Bo Walczącym nie obca jest też świadomość, że zostanie po nas złom żelazny i głuchy, drwiący śmiech pokoleń. Pomimo to wierzą, że ta co nie zginęła powstanie z naszej krwi i przynajmniej moralne zwycięstwo będzie po naszej stronie. Na czele czterech jeźdźców apokalipsy jedzie wojna. A za nią zaraza, głód i śmierć. W szczególnych chwilach śpiewamy chyba najbardziej poruszający hymn Suplikacje do Boga: Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw na spanie. A pomimo to, pomimo tej straszności wojny, w beznadziejnych sytuacjach, w dziejach. Polaków w dziejach narodu polskiego powtarzał nasi przodkowie za poetą o wojnę powszechną za wolność ludów prosimy Cię Panie.